Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Blisko 90-metrowa sztolnia, w której ludzka noga nie stanęła od około 70 lat, to nowe odkrycie w Górach Sowich. Korytarz kompleksu Soboń jest dziełem nazistów i częścią większego zamysłu pod kryptonimem Rize. Prace, by dostać się do wnętrza, trwały 2,5 miesiąca. Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza odkryła jednak część historii, która zakopana była głęboko pod ziemią od końca II wojny światowej. Tak jakby ktoś wczoraj opuścił dopiero tutaj te prace. Właśnie są przewody, instalacje elektryczne, te rury, torowiska. Soboń to góra położona w okolicach Głuszycy i Walimia. Na tych terenach napotkać można infrastrukturę zarówno naziemną, jak i podziemną, pozostawioną przez faszystowskie Niemcy. Dalej nie udało się zrozumieć celu budowy i zastosowania wielu obiektów znajdujących się w Parku Krajobrazowym Gór Sowich. Kompleks Soboń posiada 3 sztolnie. Wejście do trzeciej zostało jednak wysadzone, prawdopodobnie przez samych nazistów. Eksploratorzy już we wrześniu zeszłego roku rozpoczęli zdobywanie niezbędnych pozwoleń, by móc przeprowadzić odwierty paręnaście metrów za zawałem. Po odwiercie, który wykonaliśmy na mniej więcej około 20 metrów, pod nami i za tym zawałem jest korytarz, jest dalsza część. Zrobiliśmy jeszcze następne dwa odwierty po 30-20 metrach i faktycznie cały czas wprowadzając kamerę widzieliśmy korytarz. Przystąpiono do prac wykopaliskowych i budowy specjalnego szybu, którym można dostać się do wnętrza korytarza. Akcję dofinansowała gmina Walim, włączyli się w nią również funkcjonariusze Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Wykopano i zabezpieczono około 20-metrowy szyb. Sprawdzono również, czy pod ziemią nie występuje zagrożenie dla życia ludzkiego. Razem z saperem strażak zszedł na dół, sprawdzili, czy jest bezpiecznie pod względem właśnie tych ewentualnych niewybuchów czy zaminowań. Natomiast strażak sprawdzał atmosferę, czyli gazowość, czyli zawartość tlenu lub innych gazów, które mogły być tam niebezpieczne. Okazało się, że wszystko jest ok. Wrażenia po zejściu do korytarza są przytłaczające. Obraz przywołuje na myśl ogrom tragedii, który rozegrał się podczas przymusowej pracy więźniów pobliskich obozów jakieś 70 lat temu. W błocie znaleźć można resztki instalacji elektrycznej, zardzewiałe rury wentylacyjne, tory do kolejki, która woziła urobek oraz resztki zbutwiałego drewna. Korytarz rozpoczyna się od zawaliska, które zdaniem saperów powstało w wyniku wysadzenia części sztolni od strony wejścia. Po około 90 metrach natrafiamy na skalną ścianę. Przodek z nawierconymi otworami, w których znajdować się miał materiał wybuchowy. Były takie uwagi, że jak zjedziemy, to mogą być ładunki, albo mogą być jakieś takie właśnie pozostałości ludzkie. Czyli czuć tragedię ludzką ludzi, którzy drążyli te chodniki. Tak naprawdę w dniu, czy na drugi dzień, kiedy koledzy z Sowiogórskiej Grupy Poszukiwawczej odkryli ten chodnik, tak wszystko wyglądało, tak jakby dopiero co ktoś stąd wyszedł. Tak jakby prace trwały do wczoraj, a nagle my tutaj wchodzimy. Trzeba pamiętać, że ponad 70, około 70 lat tutaj nikogo nie było. Część ze znalezionych na miejscu rzeczy już została przetransportowana do Walimskiego Muzeum. Tam za zgodą konserwatora zabytków posłużą jako eksponaty świadczące o tajemniczej i tragicznej przeszłości tego regionu. Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza dzierżawę na prowadzenie eksploracji posiada do kwietnia tego roku. Po tym okresie sztolnia zostanie zabezpieczona i zamknięta. Nie jest planowane udostępnienie korytarza dla ruchu turystycznego ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo oraz wysokie koszty przystosowania obiektu. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie możemy spodziewać się kolejnych odkryć. Tu na pewno jeszcze trochę miejsc jest, które warto by było sprawdzić, więc na pewno tematu nie zamykamy, tak jak nie zamykamy tematu na całym tym terenie Rize. Blisko 12 tysięcy złotych udało się zebrać podczas balu charytatywnego, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz budowy boiska. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa Fundacji oraz Gimnazjum Menadżerskie, przy którym stanąć ma nowa inwestycja. W balu charytatywnym uczestniczyło około 100 zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się zarówno samorządowcy, grono pedagogiczne, rodzice, uczniów oraz przyjaciele wałbrzyskiej placówki edukacyjnej. Impreza była okazją na karnawałową zabawę, ale przede wszystkim na pomoc w budowie boiska szkolnego. 21 lat działalności zaowocowało nową, zmodernizowaną bazą, nowoczesnymi pomocami, pięknymi pracowniami. Jesteśmy po termomodernizacji, czas na boisko. Możemy liczyć na wsparcie naszych rodziców, sponsorów, a także dobre duchy miasta. Inicjatorom balu udało się zebrać blisko 12 tysięcy złotych, które pochodziły z licytacji oraz loterii. Uczniowie szkoły przygotowali rękodzieła, które cieszyły się dużym zainteresowaniem gości. Podczas loterii wylosowano również wycieczkę ufundowaną przez biuro Juventur. Zwycięzca przekazał ją jednak jednemu z podopiecznych placówki. W
Wśród przedmiotów, które można było zakupić, znalazło się także wieczne pióro z grawerem prezydenta RP, świąteczna bombka z kancelarii premiera, obraz Roberta Żytyńskiego czy rękawice z autografem Krzysztofa Diablo-Włodarczyka, przekazane przez wałbrzyskiego boksera Rafała Kaczora. Wielkie wrażenie zrobiła również koszulka Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund, podarowana przez posłankę Izabelę Katarzynę Brzygłocką. Dostałam propozycję taką, żeby taką koszulkę zorganizować i oczywiście zgłosiłam się do tego, że absolutnie taką koszulkę chcę. Wiem, że były też takie koszulki, czy podobne koszulki licytowane w Wielkiej Orkiestrze, czy na innych balach. Ja tą koszulkę zostawiłam akurat na bal, no bo boisko to absolutnie jest kojarzone ze sportem z piłką nożną. Imprezie towarzyszyła również muzyka grana na żywo, a goście mogli podziwiać pokaz tańca towarzyskiego. Gwiazdą wieczoru był jednak niezapomniany sopocki duet Halina Benedyk i Marco Antonelli, którzy zaprezentowali zarówno szlagiery, jak i dużą dawkę włoskiego temperamentu. Tuż po rozpoczęciu nowego roku zaczyna się przez wielu tak upragniony karnawał. Wachlarz form spędzania tego czasu jest olbrzymi. Największy prym w tym okresie wiodą imprezy o charakterze rozrywkowym. Licealiści w tym czasie bawią się na studniówkach, które mają swój specyficzny klimat. Jest to ostatni taki wielki bal przed maturą. Jedyny, w czasie którego możemy się bawić też z nauczycielami, ze wszystkimi znajomymi z klasy, powiedzmy z osobami towarzyszącymi. W czasie karnawału dużą popularnością cieszą się kluby, do których w głównej mierze przychodzą studenci. Czeka nas sesja. To jest czas dla nas nieprzyjemny. No i moim zdaniem to jest bardzo fajna, właśnie fajna forma odwracania się do rzeczywistości. Oprócz tego, że ludzie się bawią w akademikach, na domówkach, no to jest też okazją do tego, żeby wyjść na miasto i razem ze studentami ze swojego kierunku, z grupy, po prostu spotkać się w większym gronie. A pomysłów na zabawę nie brakuje. Coraz modniejsze stają się imprezy tematyczne, takie jak ta zorganizowana przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem Walk of Fame. Chcieliśmy zrobić coś w stylu Manel Party, ale bardziej pozostaje taka gwiazda muzyki, sztuki, po prostu łatwo się za nią przebrać. Jestem Charlie Chaplinem, jest dużo innych gwiazd, które są rozpoznawalne, więc to jest naprawdę bardzo dobra inicjatywa dla studentów, którzy nie tylko przychodzą na imprezę normalnie ubrani, piją piwo, tylko mogą się zabawić, mogą wziąć udział w różnych konkursach i pokazać swoją kreatywność poprzez strój. Inną propozycją na karnawałowy wieczór są organizowane w całej Polsce, a teraz także i we Wrocławiu otwarte quizy. Rzeczownik to część zdania czy część mowy? Pub quiz to jest forma rozrywki, którą oferujemy lokalom przeważnie, ale też firmom prywatnym i polega na odpowiadaniu na pytania w drużynach. Jest to forma zabawy, integracji grupy, no świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Zabawa jest naprawdę przednia. Polecamy wszystkim, którzy chcieliby kiedykolwiek spróbować tego. To jest coś, co po prostu naprawdę pobudza szare komórki, a oprócz tego zawsze można coś wygrać. Dla wielbicieli kultury wyższej też nie brakuje ofert, oper, teatrów, filharmonii, z którymi chętnie współpracują uczelnie wyższe. Organizując w swych gmachach interesujące koncerty, na które przybywają zarówno ci starsi, jak i młodsi słuchacze. Parę pokoi było na tej sali i wszyscy wyszli zadowoleni. Ja staram się tak konstruować programy, aby i dla słuchaczy tych takich bardziej wymagających, którzy powiedzmy spędzają bardzo często czas w filharmonii, ale również dla takich słuchaczy, którzy traktują to jako właśnie formę spędzania wolnego czasu. Jak widać, przykładów na to, by ciekawie spędzić czas, jest wiele. I choć karnawał powoli się kończy, to we Wrocławiu propozycji na dobrą zabawę nie zabraknie. Bez względu na czas i porę, bo tu zawsze dużo się dzieje. Kaplica w dzielnicy Konradów, odkąd została oddana do użytku, organizuje koncerty, które wcześniej odbywały się w parafii na Nowym Mieście pod nazwą Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne. Za każdym razem są to inne koncerty, choć oscylują wokół muzyki kameralnej. Odkąd powstała parafia,
się bardzo, że dzisiaj przed nami bogaty repertuar, bowiem wystąpi chór Canticum Novum oraz kolędowe zespoły klasowe ze szkół muzycznych Wałbrzycha. A więc młodzież i dzieci, nadzieja, wszyscy wokół żółwka Chrystusa, który przyniósł nam nadzieję. Było tak i tym razem. Wystąpił m.in. kwartet smyczkowy uczniów szkoły muzycznej. Na początek kolędujące zespoły ze szkoły muzycznej. Pierwszy z nich to kwartet smyczkowy i flet prosty. Tutaj klasy są troszeczkę mieszane, ale nasz najmłodszy uczestnik jest z drugiej klasy, Szymek Wójciuk. Na wiolonczeli Kasia Zygnarowska, Julia Lisak na skrzypcach i Kasia Kojawa na skrzypcach, a na lodówce Kinga Prochka. W kaplicy jednak nie tylko muzyka poważna gości przed ołtarzem, choć wszystkie wykonania były w tematyce sakralnej. Thank you.
Kolejnymi gośćmi podczas koncertu byli chórzyści. Około 184 czworonogów znajduje się w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Do placówki trafia coraz więcej psów w podeszłym wieku, porzuconych przez swoich właścicieli na pastwę losu. Nie mają rodowodów i osiągnięć na wystawach i konkursach. Adoptowane potrafią okazać jednak wdzięczność i wierność swoim właścicielom. Choć w schronisku znajduje się miejsce dla około 130 zwierzaków, wałbrzyska placówka zajmuje się obecnie ponad 50 czworonogami więcej. Psy znajdowane są na ulicach, klatkach schodowych, a często również przywiązywane do drzewa w lesie, gdzie zziębnięte i przemoczone czekają na ratunek. Apele obrońców zwierząt nie pomagają. Nic dziwnego, tylko ktoś pozbawiony moralności może zdecydować się na takie okrucieństwo. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny. Interweniujmy w wypadkach znęcania się i porzucania czworonogów. Zwróćmy uwagę na błąkające się bezpańskie psy. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na nowego pupila, może warto zastanowić się nad adopcją zwierzęcia ze schroniska. Na stronie wałbrzyskiej placówki umieszczone są zdjęcia czworonożnych podopiecznych, którzy czekają na nowy dom. W schroniskowych klatkach i budach nie jest im co prawda zimno. Nic jednak nie daje takiego ciepła jak czułość odpowiedzialnego właściciela. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.